W Lipsku po raz drugi został zorganizowany kiermasz wielkanocny, na którym nasze twórczynie lipskie prezentują pisanki, palmy, inne wyroby związane ze świętami wielkanocnymi, które można nabyć. W Lipsku mieści się tak zwane zagłębie pisankarskie, czyli jest najwięcej twórców w całym województwie podlaskim. Pisanki są wykonywane metodą batikową, charakterystyczne dla naszego tutaj regionu. Panie piszą pisanki na jajkach, kurzych, gęsich, jak również strusich. Gdzie można na co dzień zobaczyć takie pisanki? Na co dzień pisanki możemy zobaczyć w Muzeum Lipskiej Pisanki Tradycji. Również tam możemy je nabyć, odwiedzając nasze muzeum, które mieści się przy ulicy Rynek.